No, witam Państwa ponownie. Jak już mówiłem, z biura ubezpieczeniowego, które się mieści na Placu Dworcowym. Jeden budynek PKP przy poczcie, ten brązowo-żółty, z białymi oknami wymalowanymi, tak, na dole, na parterze. Tak, zapraszamy wszystkich klientów do nas. Idziemy na obsługę do fryzjerki mojej najlepszej Magdy, którą polecam wszystkim, żeby korzystać z jej usług. Jestem bezpieczny i swoje włosy, swoją głowę daję w jej ręce, nie? Także zapraszam tu wszystkich, kto będzie chciał skorzystać. No, ponadto jest moją klientką ubezpieczenia, także mamy tutaj taki handel wymienny, rynek lokalny, nie? Ona u mnie się ubezpiecza, ja u niej się obcinam, korzystam z jej usług. Czyli pomagam tutaj sobie, idziemy przeżyć. Tu jest właśnie zakład fryzjerski. To jest salon. Zapraszamy. O, dzień dobry. O, witamy piękne starzystki, tak? Młode dziewczyny. A może wy powiecie, ja się pracuję wam po bardzo fryzjerskim? Nie, dobrze. A co sądzicie o ubezpieczeniach? Bo tak jako młodzi powiecie, jakie macie zdanie na temat ubezpieczeń? Nie wiem. Bo ja coś wiadomo, ja mam więcej lat pracy w ubezpieczeniach niż wy lat życia, nie? Także co wy tak sądzicie na temat ubezpieczeń? Powiedzcie. My nie sądzimy nic na razie. Jesteśmy na razie. Za młode. Ale czy to jest dobre, czy? No na pewno dobre. Na pewno dobre? Dobry. Karina? Dobry. A tak coś więcej? A tak jeszcze nie korzysta z usług, tak? Nie jest. A coś tam masz, ale raczej to rodzice, tak? Dbają o to. Aha, no to fajnie. No to gratuluję, że chociaż dziękuję za tę informację, że jednak jest to coś dobrego, nie? A to tu jest jakieś zdjęcie. Zapraszam, byś miała dwie pomocy. Mam dwie fajne karty Euro 26. To jest ubezpieczenie do 10 roku życia do 30. To masz ubezpieczenie na 60 tysięcy euro, 100 tysięcy zniżek, a kosztuje tylko 100 złotych na rok. Super. Naprawdę. I 10 za granicę, jesteś ubezpieczona. Idzie sobie do jakiejś pizzerii. Nawet w zakładach fryzjerskich może być jakaś nawet taka zniżka. W restauracji. No, także można tam sobie wybierać. Czy zwiedzanie muzeum, czy nawet korzystanie z lotu, z samolotem, czy na wycieczkę zakładamy tam do Włoch, to kupuje tańsze bilety. I tylko kosztuje 100. Także polecam się, nie? Tak, jak jeszcze nie zareklamuję wśród młodych ludzi, to też ta karta będzie jeszcze dla ciebie dużo, dużo tańsza, nie? W ramach reklamy. Także gratuluję, dziękuję, polecam się.